Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w meczu przeciwko N2J, czyli Nexion. Dobra, przywitał się. N3J. Będziemy wybierali sobie taki drafcik z Bayernu, wybierali sobie zawodników. Jeżeli ja wybiorę jednego, Nexion nie może go wybrać. I ostatecznie te składy zmierzą się przeciwko sobie. Jesteś gotowy? No, ja urodziłem się gotów. Zagrajmy w kamień, papier, nożyce, jak mężczyźni, kto pierwszy zaczyna. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Papier. Nożyczki. Dobra, zaczynamy? No. Neuer. Co? No. Ty, teraz mnie zaskoczyłeś, szczerze ci powiem. Chociaż w sumie może nie do końca. No, ale decyzję szanuję, że tak to określę. No dobra, ty, bo teraz mam dylemat, kogo mam w takim razie wybrać jako ten. Dobra, to niech będzie Arjen... Robert Lewandowski! Arjen Lewandowski, nie ma takiego zawodnika. Robercik Lewandowski, zapraszam. Thomas Müller. Thomas Müller, to ja w takim razie... Arjen Robben. Diego Costa. Diego Costa? Douglas. Douglas, no. Frank Ribéry. Mario Götze. Mario Götze. To ja w takim razie poproszę Boatenga. To ja wezmę Vidala. Vidala, okej. Okay. To ja biorę Benatię. To ja biorę... Czekaj. Ja czekam, spokojnie. Lam? Filip Lam. Okej, okay, dobra. To ja w takim razie wezmę Alabę. Xabi Alonso. Czekaj sekundę. Coś ja tutaj sprawdzę. No dobra. Rafinha. Wziąłem teraz Xabiego Alonso, tak? Tak jest, Xabiego Alonso wziąłeś. Thiago? O kurwa, tego nie przewidziałem. Dobra, to ja w takim razie wezmę sobie... Rodę. Boże, ale ja będę miał pokiereszowane te... środki pomocy. Hummels? Hummels, dobra. Kirchhoffa biorę. Ten Martinez. Okej. Czekaj, bo ja teraz mam rozkminę, kogo mam wziąć na SPO i to jest dosyć spora rozkmina. Kimmicha nie chce, Xabi Alonso zajęty, Gaudinho nie chce cię, Green. Też cię nie chce. Ciebie też nie chce. Ja ich nie chcę, Kamyk. Zamień się za kogoś. Nie? Stary, ja nie mam nikogo dać do pomocy. Trzeba było lepiej wybierać. Dobra, to czekaj, ja teraz podejmę jakąś super decyzję, tylko obawiam się, że to nie będzie super decyzja. Ale dobra, Kurt, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Kurt leci na SPO, to będzie dobry wybór. Dante? Dante, dobra, to ja w takim razie biorę sobie... Urlisia na bramkę i ja mam skończony skład. No i ja też. Zadowolony? No powiem ci tak, ja mam atak, ty masz pomoc, ja mam obronę, ty masz bramkę. Ja mam wszystko. No, nie do końca. Nie wiem, czy Hummels, Dante to są tacy źli obrońcy. Brakuje mi tylko lewego skrzydła, no ale to już mniejsza. A to ty, bo Douglasem grasz naprawdę. Dobra, mniejsza z tym, okaże się w trakcie spotkania, nie? Dobra, przejdźmy do meczu w takim razie, ludzie. Jo! Tak? Dobra, zaczynamy meczycho. No i jeżeli chcecie zobaczyć pierwszy odcinek, bo już taki nagraliśmy, z składem PZŻ, to jest u Nexion na kanale, który tą serię zaimplementował, jakkolwiek chcecie powiedzieć. Zainicjował. To chyba, może... to słowo nie było. Nie, to słowo jest brzydkie. Przejdźmy do meczu. Tak jest. O nie. No i uderzenie jakie, no co to Manu był za strzał? Noja. No matko boska, ale to był beznadziejny strzał, to nawet nie ma co ten, ja nawet nie liczyłem, że ciekawe, to czy bardzo bramka. Będą mnie cisnęli, że wybrałem, nie wybrałem lewego jako pierwszego. O, to w sumie jest dobre pytanie. No gdzie? Ty chuj! To ty!
Ja miałem akcję. Wybiegałem trzech na jednego. A dlaczego ty mówisz do mnie ty chuju? Jesteś taki niekulturalny. Niemcy by wbijali. Supa Robert. Mla! O, supa! Supa, super! Come on! Ale powietrze to tam konkretnie oberwało. Dźgnął, tak, mocno, tak, tak, dźgnął, że... Oho! Oj, żebyś ty teraz nie dźgnął! Oj, Ja bym nigdy bym się nie spodziewał, że on to wbije sobie do bramki, a tu tak był taki zalążek czegoś takiego. Arturo, a nie Aleks Vidal! Oszukują mnie! Piłka przelatuje przez siatkę na 100%. Thiago! Stary, naprawdę, z twoich odgłosów, jak grasz FIFA, mogliby sklecić taki film o kopulacji jakichś, nie wiem, rysiów, niedźwiedzi i jelenia jakiegoś. Że to jeszcze by miało wzięcie, powiem ci szczerze. O kopach, o kopulacjach. Jakby tu powiedzieli, że dubbingował jeszcze KBKD, to naprawdę. Oj, widzę, że tam podajesz. No, Robert! Dlaczego, Robercik, tego nie wpakowałeś? Za mało? Jak Portugalii w drugiej minucie. Trzeba było tylko wsadzić tam, gdzie trzeba. To nie jest takie trudne, naprawdę. Zaznacz, że nogę. Obiecuję ci. Zaznacz, że nogę. No tak, nogę. Nie ma podawania tam. Wiem, że będziesz tu podawał. Wiedziałem, że już wczoraj... Patrz! Tak! Najbardziej fartowna akcja, jaką rozegrałem w tej FIFA. Kalma! Nic w tej akcji nie było tak, jak miało być zamierzone. W ogóle Robert stoi, kopnął piłkę, ci się położyli. Kwintesencja FIFA 16 na załączonym obrazku. Dobrze, że ja już wszystkie nerwy dzisiaj straciłem na to. Douglas Costa. Nie to ma lepsze. O ty panie, kto to taki... Stary, to mnie rozpieszcza. Dlaczego wszyscy ofensywni zawodnicy są stawieni w murku, a i nie mam nikim wyjść na kontrę? Dlaczego tak się dzieje? Niech ktoś mi powie... Skill. Versus twój fart. Co wygrało? Skill, kama! O, rekoszet, dobra, fart. Super przyjęcie piłki, Alaba. Fantastyczne. Xabi, Alonso. Super! Akcja! No nie! Jaki fart! Jeszcze lepsza akcja! Fantastycznie! 2-1! Stary, ja współczuję ludziom, którzy oglądają twoje odcinki na słuchawkach, naprawdę. RIP słuchawki! Zastanawiam się, czy twoje nagrania z Blue'ego się dzielą na takie, gdzie jest cisza i takie, gdzie masz same przestery. Przester to moje drugie imię. Co to jest? Co to jest? Ty chcesz powiedzieć, że to jest ten twój skill, tak? No stary, patrz, jakże to nie weszło. A tu... Co on zrobił? Co on to odbił w ogóle? What the fuck? Mario, good. Ręce się załamują, a było tak pięknie na początku. Ręce raczej same składają się do klasków. No dobra. Masz, kleknij se, Kurt. A stary z zachwytu, aż na nogi go powaliło po prostu. Come on! 3-2. Au. Znaczy, powiem ci szczerze, że te mecze są dziwniejsze, są inne niż te mecze, które się gra w fucie. Tak, no to zdecydowanie. To są... Bardziej randomowe. Zdecydowanie, na przykład interwencja Urlisia dalej mi się będzie śnić po nocach na 3-1. Była fajna, tyłem, tak powiem. Chciał no look intervention zrobić. Ja podziękuję za taką no look intervention. Dobra, dziękuję bardzo. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak śpiewa Nexion na swoim kanale, wbijcie do niego i sprawdźcie. Tu był Supek pierwszy na powtórce. Ja się z wami żegnam. Aha, jeszcze pierwszy odcinek też jest u niego, jakbyście chcieli. No i co, subskrybujcie oba kanały, oba trzy i widzimy się innym razem. Yo! Tak jest, na razie.